Okej, siema, siema. Witajcie. Dzisiaj Wam pokażę taki mały trik. Przetestowałem go na tym drugim rzędzie paneli. Pierwszy tego nie wymagał, ale drugi jak najbardziej. Rząd składa się, można powiedzieć, z 2,5 panela. Przy trzech panelach też da radę to zrobić, ale no szczerze i uczciwie wolałbym tego nie robić. Jestem kompletnie sam w domu. Potrzebuję przykleić w całości trzy panele podłogowe na ścianę. W jaki sposób najlepiej to zrobić? Szeroka taśma do klejenia. Tutaj mamy taki odcinek panela, to jest połówka. Tu jest pełny i tam jest prawie pełny panel. To jest ścinek z tylnej części, tam gdzie tego nie widzicie. W najbliższych dniach powinien się pojawić film już z całości. Taśma do pakowania. Od tej strony przyklejam trzy paski. I teraz co? Odwracamy panele na drugą stronę. Z tej strony przyklejam po jednym pasku, żeby mi się te panele nie rozjeżdżały. Dobra, teraz klej na zakładce społeczność, macie tam wrzuconego linka z opisem, jakiego kleju jaki klej stosuję do klejenia na panele ścienne, przepraszam, na panele podłogowe na ścianie. Jest to z firmy Bostik Mammut Glue bez podpierania. Aplikujemy. Ja tu mam końcówkę. Ale już przygotowałem nową tubę. Oczywiście pomijam miejsca, gdzie jest taśma, bo to by było bez sensu przyklejać do taśmy. Ok, klej mam zaaplikowany. I teraz, gdybyście tej taśmy nie mieli ani z jednej, ani z drugiej strony, tutaj mam środkowy panel. Tu są boczne. Ja będę łapał za środkowy, a te boczne, one się będą trzymały dzięki tej taśmy. Gdyby tej taśmy tutaj nie było, to te panele się Wam otworzą. To jest taki mój mały sposób na poniekąd przyspieszenie też pracy, ze względu na fakt, że trzeba ścinać zamki. Jak gdzieś na pewno w dalszej części tego filmu, który robię, tam będzie pokazane całość tego tutaj mojego przedpokoju i kuchni. Tylko to musicie zaczekać. Także ja się z Wami żegnam. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do lajkowania, zapraszam do odwiedzin playlisty, nie tylko tej, ale i innych, jeżeli chodzi o remont mieszkania, bo tutaj można podejrzeć, jak od początku przystąpiłem do prac remontowych. I cóż, trzymajcie się bez pitolenia, nara! Udało się i jesteśmy przygotowani do kładzenia następnego rzędu.
bez czekania na jakikolwiek czas potrzebny do przyklejenia. Testowałem dwa inne kleje, są do bani, przynajmniej nie są przeznaczone do szybkiego klejenia paneli, tylko może bardziej jakieś listwy, coś gdzie jest bardziej płynny klej potrzebny. Dobra, jeszcze raz nara, bez pitolenia, pozdro i oczekujcie na calutki filmik. Nara!